Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, partia, którą dzisiaj przedstawię, miała miejsce w internecie w turnieju Bonabanco Chess Festival. Tempo gry 3 minuty plus 2 sekundy na zawodnika i miałem przyjemność zagrać partię z. Kamilem Dragunem, byłym mistrzem Polski w szachach, reprezentantem naszego kraju, kraju na Olimpiadzie. Bardzo silny arcymistrz, no pamiętam jeszcze jak był no, dzieckiem, jestem od niego starszy o 8 lat, więc no, ta różnica była jednak widoczna. No i pamiętam też, że przy moim rankingu 2.330 ponad kiedyś grałem właśnie z Kamilem Dragunem, gdzie on miał ranking... FIDE około 1800, dostałem Bęcki e, i od tamtej pory już mi utkwiło w głowie jego nazwisko. E, bardzo e, fajny człowiek, e, myślę, że skromny. Fajny szachista. Nie znam go tak osobiście, ale myślę, że na turnieju piątkę przybijemy. I miałem tutaj bardzo ciekawą partię z tym zawodnikiem. Zapraszam serdecznie. No, z arcymistrzem naszym polskim. Jedziemy. Skoczek F3. Tak się tutaj partia rozpoczęła. Odpowiedziałem skoczek na F6, G3, G6. Ja z Kamilem Dragunem miałem też przyjemność zagrać na mistrzostwach Polski Akademickich, gdzie uzyskałem remis, lecz to... On był stroną, stroną broniącą się, pamiętam w podobnych schematach tutaj graliśmy. No, takie rzeczy się pamięta, jednak to są takie fajne skalpy. Nawet jeżeli chodzi o Remis B3, zostało zagrane tutaj. Ciekawy plan, goniec B2, takie Larsenowskie tutaj otwarcie. Jest to takie trochę otwarcie Retiego. Takie no, no nazwa, nazwa to nazwa moi drodzy. Myślę, że ruchy są ważniejsze z planem. Goniec B2 po prostu tak też grywają. Myślę, że to nie jest jakieś groźne dla czarnych. Tutaj, goniec G2, goniec B2. Roszada, e, goniec G2. Ja myślę, że jak arcymiść gra e, z leszczem, tym, w tym wypadku ja jestem leszczem, e, no to e, takie ustawienie podwójnego biustonoszu, ja to tak nazywam. E, to myślę, że dobry układ, żeby troszeczkę zejść z teorii, próbować zamieszać, ale to jest gra w internecie, moi drodzy, 3 plus 2, więc e, szansa duża jest wygrać i e, wygrać z każdym. C5 zagrałem, C4, dosyć symetryczna pozycja, skoczek C6. Tutaj przeciwnik pozwala bez problemu rozwijać figury, roszada ze strony białych. No i teraz postanowiłem zagrać D5. Od razu myślę sobie, atakujemy w centrum, co nam szkodzi. Oczywiście można by było zagrać taki plan jak D6, a po D4 istnieje takie ciekawe zagranie, jak skoczek E4 żeby otworzyć gońca, nie pozwolić na wybicie, na przepchanie pionka na D5 no i na przykład poskoczek z, z B na D2, można zagrać goniec F5 wszystkie figury lekkie mamy w grze taka normalna pozycyjka, ja myślę, że Tutaj są czarne Powinny być zadowolone z tej pozycji tak naprawdę Okej, okay, poszło inaczej Jak już wspomniałem, zagrałem sobie w tym momencie D5, no pomyślałem sobie Dlaczego by nie do centrum Po wybiciu wybiłem oczywiście skoczkiem Tutaj wymiana tych gońców No oczywiście ten goniec z G7 został wymieniony Ale tu nie ma krzywdy, to jest normalna pozycja I teraz tak Trzeba nieco czarnymi też uważać, bo czasami po jakichś takich ruchach, jak skoczek C3, wybiciu, Hetman wybija. Ja wiem, że tak nie można oczywiście, ale to chodzi o plan, jakiś motyw. To czasami ten skoczek ma fajne odejście za atakiem na Hetmana. Ale tu się nic absolutnie jeszcze nie dzieje. Hetman zagrał na C1. Jakże to sprytne posunięcie? O co chodzi? Czasami Hetman przechodzi na B2 z fajnym szachem, a też schodzi z tej diagonali, grając skoczek C3 na przykład żeby tutaj e, pilnować pola C3, no dobra, myślę, że to jest takie w miarę proste, tutaj zagrałem po prostu B6 i czasami trzeba uważać na taki ruch D4 z tego względu, że e, tutaj po wybiciu pionkiem czasami ginie skoczek, więc e, uważajmy na taktykę z tej strony B6 broni zwyczajnie piona, skoczek zagrał na C3 tutaj oczywiście można było próbować grać hetman B2 e 6 na przykład, żeby się zasłonić i grać aktywnie jakoś D4 ale poszło jak poszło. Skoczek C3 nie jest jakimś złym ruchem, to jest wszystko w porządku. Ostatnia figura wyszła do, do gry. Ja z tej pozycji byłem bardzo zadowolony. Wieża D1. Ok, no jak wieża D1, no to zagrałem wieżę C8. Ostatnia figura na rentgen tutaj z Hetmanem. No, myślę, że czerwonymi jest spoko, nie? E, zostało zagrane H4. No takie powiem szczerze, posunięcie na zaczepkę lecz e, nic to kompletnie nie daje. E, tutaj białe trochę straciły czujność. E, można było zagrać na przykład E5 od razu pionkiem do centrum. I tu się nic nie dzieje. Po wybiciu na D5, hetman na D5, e, skoczek nie ma jakiegoś tam odejścia, że coś tracimy. Zagrałem E6. Takie ruchy mi się podobają. Nie wpuszczamy przede wszystkim skoczka do centrum. Myślę, że taki pionek tutaj robi dobrą robotę z tego względu, że jeszcze króla zasłania, więc taki hetman B2 już nie jest dla nas straszny. Skoczek wybił teraz na D pięć Hetman wybił. No i moi drodzy, tutaj przypominam, że nie ma żadnych pułapek z odejściem tego skoczka właśnie w tym momencie. Nawet skoczek G5 nie działa, po prostu Hetman sobie gra na D6 i jest wszystko w porządku. Hetman zagrał na C4. Nieco się zdziwiłem po tym posunięciu. I byłem naprawdę zadowolony. Tutaj można by było zagrać bardzo ładny ruch, na przykład skoczek na A5, żeby próbować wymienić Hetman na naszych zasadach, Goniec wybije na D5 i tak dalej, aczkolwiek można byłoby też próbować zagrać. W z f na d8, lecz postanowiłem wybić hetmana, pionek wybił. No i właśnie tutaj zagrałem troszkę na strukturę i teraz tak, teoretycznie struktura pionków u białych wydawałaby się lepsza, z tego względu, że są opcje na a4, a5, jakby się to białym udało i by wymieniły na b6, ja bym wybił pionka na b6, to ten pionek na b6, wyobraźmy sobie, że nie ma tych pionków, to ten pionek na B6 jest słabością. I bardzo trudna sytuacja dla czarnych mogłaby tu zaistnieć. Po uprzednim jeszcze zagraniu D3, żeby te pionki się tu ładnie broniły. To tak z punktu strategicznego powiedzmy. No, ale jest skoczek A5 co mi się bardzo podobało. Tutaj myślę, że pozycja czarnych jest po prostu bezpieczna. Byłem tak zadowolony, e, i gramy sobie dalej. D3 zagrałem sobie E5. No, ustawiam piorki na czarnych polach. E, myślę, że przy gońcach białopolowych jest to wszystko dobrze ustawione strategicznie. Skoczek zagrał na D2. No, szybkie wymiany. Ok, no, wymieniłem. Król wybił e, i Król F7 do centrum. Dobrze, e, tutaj wygląda to wszystko bardzo remisowo Lecz e, biały mają konkretny plan I grają z wieżą z D na B1 Właśnie z opcją skoczek B3 Żeby to wymienić i grać wieżówkę tak jak, tak jak już wspomniałem Przy wieżówce tutaj ten pionek jakby zawędrował na A5 Miałbym problem na B6 Zagrałem królem do centrum Skoczek na B3 I absolutnie, absolutnie nie można wymienić No jakby wymienimy Jak wymienimy na B3 To wieża wymieni i tu są problemy tu już są problemy dla czarnych, z tego względu, że będzie A4, A5 wspomniane przeze mnie wcześniej, lecz po na przykład zagadnieniu wieża C6 i jak będzie A4 to A5, to tutaj nadal jest pionek B6. No, jest to słabość. Oczywiście nie da się tego od razu białymi zbić, ale biały tu już bryluje. Ok, poszło inaczej. Oczywiście zagrałem skoczek C6, jeszcze mnie tutaj, że tak powiem, te wymiany nie ogarniają. Znaczy, chodzi o to, że zauważyłem ten motyw, mówiąc wprost, i nie zagrałem w ten sposób, ale jest A4. Jak sobie z tym problemem poradzić? Bo cały czas ten skoczek tutaj ładnie atakuje. Okazuje się, że jest ciekawy ruch. Znaczy, zagrałem po prostu A5. Silnik ma tutaj takie zdanie, że jest 0,8 dla białych, ale. Ja to wolę grać kolorem czarnym, czyli tak jak grałem. No było tutaj dobrze, bo chodzi o to, że po takim posunięciu mam skoczek B4. I ten skoczek robi mi taką dobrą robotę, że tego pionka broni. I przede wszystkim jeszcze tak uderzam na D3, jakby, było, jakby się udało zorganizować F5, E4, wieża D8, znaczy może nie w tej kolejności, ale wieża D8, F5, E4. To tutaj naciskam na punkt D3 i to ja będę mógł mieć przewagę. Niestety dla mnie tutaj przeciwnik mógł zastosować taki ruch H5, próbując otwierać pozycję, a po ruchu G5 taki ruch G4. I mogą być nieciekawie, ja zaraz to pokażę za moment, za kolejny ruch. Skoczek E4 i wieża C na D8. No ta wieża na C się nie przyda, więc na D będzie stała zdecydowanie lepiej. I właśnie teraz taki ruch H5 mógłby być bardzo ciekawy. No, wybić nie można z tego względu, że wieża na H1. I odbijają tutaj e, białe pionka, zostaje pionek słaby na H7, problemy u czarnych są ogromne, a po przepchaniu, co wydawałoby się świetnym ruchem, jest G4. I moi drodzy, tutaj skoczek jak zagra sobie na G3, na F5, to białe mają bardzo silnego skoczka. No i nie widać, jak tutaj czarnymi się przebijać, nie jest to proste. Oczywiście jakieś f5 można stosować, ale to chyba tu jakieś szachy, kwestia policzenia. Ja już mówię, to była partia dosyć szybka, więc nie było za bardzo czasu. No myślę, że Arcymisz w partii klasycznej taki ruch zagrałby bez wahania. W blicu tutaj Kamil Dragon zagrał skoczek na c3 i zagrałem wieżą na d6. Z tego względu, żeby bronić piona, zdwoić tutaj. No, ja myślę tak, no on miał teraz 2 minuty i 8 sekund, ja miałem 2 minuty 31, więc jeszcze całkiem dużo jak po tylu posunięciach. Lecz dokładniejszym ruchem z mojej strony na, przy, na przykład byłoby zagranie hapin, żeby właśnie nie dopuścić przeciwnikowi tego posunięcia białymi. Poszło wieża na D6. OK, skoczek zagrał na B5, atak na wieżę, wiadomo, wieża D7. Skoczek wrócił. To jest takie, no, sprawdzanie przeciwnika. Ja już tutaj byłem pogodzony z remisem, znaczy szczęśliwy bym był oczywiście, jakbym ten remis uzyskał, dlatego też powtarzałem ruchy. Oczywiście mój przeciwnik tego remisu nie chce i próbuje dalej. Gra wieża B2, zagrałem F5, a myślę sobie, co tam będę grał na remis. Teraz idziemy pionkiem na F5, próbujemy grać E4 i ciśniemy przeciwnika. Wieża a na B1. No taki ruch w zasadzie nie dający chyba nic, bo i tak zbić na B4 nie wolno wieżą, więc no tutaj piękna obrona. Wieża zagrała z F na D8, skoczek D5. No i miałem bardzo duży dylemat, czy przypadkiem nie zbić tutaj wieżą na D5. E, czyli tak, wybić, wybić, powiedzmy królem bo to jest niezła forteca, jakby tego pionka nie było na A4, to może bym się na to zdecydował, lecz przewaga tutaj białych jest i nie widać czarnymi jak się przebijać, no więc w porę się opamiętałem, no ale czy można wybić skoczkiem na D5? Powiem tak, można, można by było nawet próbować wygrywać, ale arcymistrz myślę, że sobie by poradził. Pokażę Wam drogę, jak należałoby po tym ruchu grać. Otóż, po wybiciu i wybiciu królem, wybijam oczywiście, tutaj oddaję na B6, to jest wszystko wymienione. I jedyny słuszny ruch to E4, który powoduje, że jeżeli pionek wybije mi tutaj na E4, to czarne mają świetną pozycję, gdyż pionek ma wolną drogę do pola przemiany. I król jest blisko, by mu tym, mógłby mu pomóc bardzo łatwo, król jest daleko, jest odcięty teoretycznie, a a te pionki nie mają znaczenia, niech sobie białe te pionki próbują atakować. Ważny jest ten pion, który dochodzi. No ale po tym ruchu oczywiście białe nie musiałyby wybić, tylko by na przykład zagrały królem na f1, żeby zdążyć tutaj bronić piona. I po król 4 na przykład wieża B5, wieża C8, aby bronić piona i po wybiciu, po wybiciu E3 szach na przykład, król D3, tak mogłoby być, wieża by mogła zbić pionka, to bardzo dokładnie trzeba było białymi grać, lecz myślę, że łatwiej się gra czarnymi. Po C4 jest szach powiedzmy, król C2. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest dosyć powierzchowna, analiza, dosyć szybka. Teoretycznie tak mogłoby pójść w blicu. Po król E2, C3 Przeważka mała tutaj jest czarnych, powiedzmy pionek idzie na A5. Bardzo dokładnie by trzeba było grać Król B3, Król D1 i tak naprawdę no idę C2, Król tu się broni, wieża jest aktywna. Leka przewaga białych, ale nie widać tutaj jakiegoś super no, takiego posunięcia, gdzie by można było wygrywać. Nie jest to takie proste. No ale cóż, nie poszedłem na to. Wolałem grać taką pozycję, gdzie Powiedzmy, miałbym spokój taki psychiczny, że jeszcze przeciwnik mnie tutaj nie może oszukać. Więc zagrałem wieżą na D7, wieża na B3. No i E4. Myślę sobie, jak nie teraz, to kiedy idziemy ostro, próbujemy przeciwnika tutaj em, ograć. Bo teraz, tak, przeciwnik mi wybił, ja wybiłem. I zastanawiałem się, czy wieża E3 działa. Otóż ten ruch raczej nie działał, bo mam takie bicie na D5. Po wybiciu mogę sobie zbić królem. Jest pion więcej. A tu się wszystko broni. Więc pion więcej, już w tej wieżówce, byłby spoko. W tej pozycji tutaj białe zagrały skoczkiem na F4. No jasne. Król F5 w tym momencie. F3 nastąpiło słusznie. Ja wybiłem, wieża mogła wybić, żeby łapać aktywność, próbować coś tutaj, jednak tą wieżą pograć. Przeciwnik zbił pionkiem. Na co się bardzo ucieszyłem, bo zobaczcie, że moja wieża wjeżdża do obozu przeciwnika jest niebezpiecznie. Król h i teraz moi drodzy, no nie zabrzmi to skromnie, lecz byłem zadowolony z siebie, że znalazłem taki teraz ruch, który kontroluje sytuację. Bo Łatwo jest wygrać forsownie, oczywiście, jak przeciwnik popełnia błędy, ale jaki ruch zagrać tutaj czarnymi, żeby tą kontro kontrolę trzymać? I możecie pisać w komentarzach, będę bardzo wdzięczny. Otóż jest to ruch wieża E7. Jak to sobie potłumaczyć? Po prostu zajmuję kolejną linię, nie pozwalam aktywnie zagrać wieżami przeciwnika. Wieża zagrała na C3. No to ja H6 z opcją G5. Myślę, ja już tutaj, słuchajcie, myślałem o wygrywaniu yy, bez dwóch zdań. Silnik tutaj ocenia jako mniej więcej równą, ale to silnik się dobrze broni, człowiek niekoniecznie wieża F1. No i moi drodzy, to był błąd ze strony arcymistrza, bo gram sobie G5. No i to dosyć proste zagranie. Jasne, że po wybiciu tutaj jeszcze wieża ma opcję, więc tutaj skoczek zagrał sobie na H5. No i wieża na E2. Co się okazuje? Ta pozycja jest wygrana. Jest wygrana czarnych, jest moja, moja wygrana, moi drodzy. A, oh, cóż to były za emocje? Tutaj grozi mat na H2, no więc wieża zagrała na H1. Wieże są w parterze. Ja mam minutę i 5 sekund, przeciwnik 22 sekundy. Skoczek zagrał na D3. Zobaczcie, kolejna piekielna groźba. Jak się bronić? Nie widać za bardzo. No, wybicie raczej w grę nie wchodzi, bo łatwa wygrana biorę i nie muszę dawać mata z jakością więcej bym sobie poradził. G4 zostało zagrane, król E5 i król G3, moi drodzy. Król G3, wielki błąd. Tak naprawdę w tej pozycji już jest ocena minus 6, ponad, więc to już musi być wygrana. Ja wiedziałem, że to jest wygrana. Król zagrał na G3 z tego względu, że tutaj widełki groziły. No i moi drodzy, w tej pozycji czarne dają mata w pięciu ruchach. Po prostu aż po partii się tutaj. Nieco oburzyłem, z tego względu, że nie zauważyłem tego mata w pięciu ruchach. W partii klasycznej bym dał radę. Miałem minutę na zegarze, lecz troszeczkę emocje tutaj grały rolę nerwy i nie za bardzo wiedziałem, jak zagrać. I otóż, jak dać mata, moi drodzy, w pięciu ruchach? Tutaj można byłoby zagrać tak: wieża G2, król H3 i skoczek na F2. Nie, 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 bo bije tutaj król wieża na G2, więc skoczek F4. Wybić trzeba, to jest forcing i król F4. I okazuje się, że nie ma obrony przed tym ruchem. Tutaj można by było zagrać jeszcze tak. Mata nie ma, ale bijemy. I mat jest. Na G3 nie ma jak się bronić. Nie ma jak dać szacha królowi czarnemu. Jak wieża na G1, no to pff, mat na G2. Bijemy po prostu. No, koniec partii. Wygrywamy. Ja tego nie widziałem. Eee... Nie wiem co powiedzieć, szkoda w każdym razie, jak poszło w partii po g zagrałem królem D4, co też jest dobre. Może nie daje to mata, ale przewaga nadal u czarnych jest ogromna. Wieża zagrała na B3, no i dałem szacha, król na H3, i wróciłem, żeby zyskać trochę czasu, zastanowić się co dalej. On znowu zagrał na G3, więc remis w kieszeni w tym momencie miałem. Mogłem powtarzać ruchy i remis by był, no lecz postanowiłem grać inaczej, zagrałem wieża E3 i zaczęły się problemy, gdyż już straciłem koncepcję gry. Wieża wybiła tutaj na B6, król na C4, no stwierdziłem, pionkiem będę zasuwał. Wieża zbiła mi na H6 i wieża na F2. No moi drodzy, silnik ocenia teraz jako 000, czyli remisik, lecz tutaj wieża zagrała na F6, ale z psychologicznego punktu widzenia jak już miałem taką wygraną to tutaj uważam, że już mam przegraną mimo, że jestem jest na szachownicy no i coś po tym ruchu, zagrałem tutaj e, no bez sensu, no bo mata nie daje gdyż tutaj pionek wybija i król ucieka tu już biały jest bezpieczny, dałem szacha król H4, skoczek F2 jakieś sztuczki jeszcze ale takiego posunięcia również nie widziałem wtrąconego król B4 to wszystko jest za wolne, G6 idzie bardzo szybko niestety Wieża H2, Król, król G5, um, wieża E5, szak, król H6, skoczek D3, no, jakieś jeszcze próby, ale jest szach niestety. Bicie G7, no i ten pionek już jest tak zaawansowany, że nie ma opcji. No Wieża E8, to już taka proforma. Dałem szacha, król H7 po skoczku E5, sam się już poddałem. E, niestety e, nie wykorzystałem tej szansy, ale byłem zadowolony z tej pozycji, z tego miejsca pozdrawiam, arcymistrza Kamila Draguna. E, była moc, była moc moi drodzy. Dzięki za y, uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!